this lifetime, it better be the right time. Cause the first time might be your last time. Am I a failure? If I've got nothing to lose, no, I'm not a failure. I've got something to prove. I'm not listening, not anymore. The more I learn, the more I ignore. I'm not listening, not anymore. Resident Evil 5 na nową generację konsol już zmierza. Docelowe konsole to Xbox 360 oraz PlayStation 3, a premiera ma się odbyć w okolicach 2008 roku. W grze najprawdopodobniej wcielimy się w bohatera z poprzedniej części, Chrisa Redfielda, którego mogliśmy poznać w pierwszej odsłonie serii, oraz w Code Veronice. Przynajmniej tak wynika z traileru, który jest obecnie dostępny. Jak zapewniałem panowie z strony Capcom, fizyka w tej części odegra wielką rolę. Takie szczegóły jak reagowanie bohatera na ciepło lub chłód mogą się ciekawie prezentować. Mimo tego, że akcja najprawdopodobniej będzie działać również w dzień, klimat survival horroru zostanie zachowany. No cóż, pozostaje nam czekać do kolejnych newsów oraz trailerów, które z miłą chęcią przedstawimy na łamach Evil TV. Niedawno pojawiły się dwa trailery Umbrella Chronicles na Nintendo Wii. Fabuła oraz akcja gry ma się koncentrować na wydarzeniach z poprzedniej części, tym samym wyjaśniając niektóre wątki fabularne. Wiemy, że będzie to rail shooter o bardziej rozbudowanym systemie. Interakcja z otoczeniem prezentuje bardzo wysoki poziom. Grafika pokazuje, co stać nową konsolą Nintendo. Kroniki Umbrelli pojawią się jeszcze w tym roku. Na koniec newsów zapraszamy do obejrzenia pierwszego i dość ciekawego traileru Resident Evil 4 na Nintendo Wii. Wow. That's amazing. Barrels on that wagon. That's so great. Mm-hmm. And what's that? Not much. I got him. Resident Evil Remake to odnowienie pierwszej odsłony serii. Remake ukazał się w 2002 roku na konsolę Nintendo GameCube, prezentując wówczas ogromny potencjał tej konsoli, ponieważ poziom graficzny tej gry nie miał sobie równych w tamtym czasie. Dziś także robi wrażenie. Fabuła przedstawia się identycznie jak w pierwowzorze. W sektorze lasów Raccoon, czyli gór Arklay, położonych nieopodal Raccoon City, miasta,
liczącego około 300 tysięcy mieszkańców, mają miejsce brutalne morderstwa i zaginięcia. W celu wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy władze Departamentu Policji w Raccoon wysyłają specjalny oddział taktyczno-ratunkowy STAR z drużyną Bravo. Jednak kontakt z członkami drużyny zostaje utracony. W około 24 godziny później do akcji wkracza oddział Alpha. Podczas przeszukiwania sektoru Raccoon Forest członkowie Alpha Team zostają zaatakowani przez potwory. W ucieczce przed nimi oddział dociera do tajemniczej rezydencji położonej w głębi lasu. Tam zaczyna się walka o przetrwanie. Do wyboru mamy dwie postacie, są nimi Chris Redfield i Jill Valentine. Każda z postaci ma swoje mocne i słabe strony, na przykład Chris jest odporniejszy na ataki przeciwników, natomiast Jill posiada więcej miejsc na przedmioty. Niezależnie od tego, kim zdecydujemy się zagrać, to linia fabularna gry ulegnie urozmaiceniu. Głównymi przeciwnikami w grze są zombiaki, które świetnie się tu prezentują. Nie są to jednak jedyne przeszkody w grze. Lokacje zaprojektowano idealnie, są dopracowane w każdym detalu, na uznanie zasługują lokacje takie jak ogród, laboratorium i podziemne kompleksy. Pozostałe również są doskonale przedstawione. Te walory podkreślają niesamowity klimat połączony ze świetną muzyką. Klimat gra tutaj pierwszorzędną rolę. Kiedy zwiedzamy rezydencję, w razie czuć jej ogrom, tajemniczość. Podobnie z innymi lokacjami, które także zniewalają klimatem strachu, niepewności. Całość podkreśla znakomicie skomponowana muzyka, doskonale wpasowująca się w architekturę poszczególnych pomieszczeń. Tak więc klimat i muzyka stoją tutaj na mistrzowskim poziomie. Ciekawym elementem, jaki wprowadzono do gry, są self-defense gun, czyli bronie defensywne ratujące postać bezpośrednio z sytuacji zagrożenia. Jest to bardzo efektowne i równie skuteczne. Remake oferuje dodatkowe tryby rozgrywki, takie jak Real Survival, czyli poziom hard nastawiony na realizm, oraz Invisible Enemy, gdzie przeciwnicy są niewidzialni. Dostępne są również dodatkowe stroje i zakończenia dla obydwu postaci oraz bronie z nieskończoną ilością amunicji. Resident Evil Remake to potężna dawka grania, prześliczna grafika i co najważniejsze, powrót pierwszej części w wielkim stylu. Jest to najtrudniejsza postać dostępna w tym trybie. Wesker jako broń posiada jedynie nóż, natomiast został także wyposażony w 3 potrójnie zmiksowane roczniki. Do przejścia jest łącznie 16 pomieszczeń, w każdym z nich znajdują się przeciwnicy. Aby przejść do następnej lokacji, niezbędna jest ich eksterminacja. Zombiaki zabija w taki sposób, jeśli delikwent podąża w twoją stronę, to przygotuj broń i pochyl w dół tak, żeby zaatakować jego nogi. Poczekaj, aż zbliży się na odległość 2 kroków i zadaj cios. Zombiak się przewróci, a ty nie pozwól mu się ponownie podnieść i zadawaj ciosy, dopóki się nie wykrwawi. Kiedy w pomieszczeniach znajdują się zbiorniki, które ulegają eksplozji. W przypadku rozgrywki Weskerem, nawet jeśli będziesz chciał przy pomocy noża sprawić, żeby zbiornik wybuchł, to eksplozja i tak nie nastąpi. Wesker zawsze będzie kierował się na zbiornik, nawet jeśli w pobliżu są przeciwnicy, dlatego zawsze ustawiaj się za zbiornikiem i poczekaj, aż przeciwnik tam dojdzie. Jeśli nie idzie, to podbiegnij do niego tak, żeby sprowokować go do pójścia za tobą. Jeśli napotkasz zombiaka, który leży i czeka na okazję, żeby złapać twoją to ustaw się za nim i atakuj jego plecy lub nogi, dopóki nie pojawi się wokół niego plama krwi. Nigdy nie używaj noża, stojąc blisko ściany, ponieważ jeśli będziesz chciał zadać cios, to nóż gwałtownie odbije się od niej, spowalniając szybkość twych ataków, narażając jednocześnie twoją postać na niebezpieczeństwo. Huntera zabijaj biegnąc z bliskiej odległości wokół niego, atakując w korpus. Potwór się przewróci, a ty nie pozwól mu się ponownie podnieść. Czasami z Hunterami będziesz musiał walczyć na zasadzie wymiany ciosów, zdając mu jak największą ilość obrażeń tak, aby ich tobie zadał jak najmniej. Średnio 3 lub 4 ciosy wystarczą, żeby go zabić. Hunter znacznie zabijaj ustawiając się z tej strony, z której atakują swoją wydłużoną łapą. Zadawaj ciosy w stronę jego nóg. 4 ciosy powinny wystarczyć do jego eksterminacji. Biegnąc do Bandersnatcha, skręcaj lekko w obie strony, dzięki czemu unikniesz jego ataków. Witam, właśnie znajdujemy się w łódzkiej manufakturze. W całej Polsce jeździ tir, który promuje najnowsze dziecko Sony, PlayStation 3 i kilka gier na tą konsolę, takie jak MotorStorm czy Resistance. Napomnę, że premiera PlayStation 3 w Polsce odbyła się 23 marca.